Jestem raczej zawsze pozytywnej myśli i chciałbym, żeby ten właśnie nasz Sejm 29 był rzeczywiście Sejmem, w którym podsumuje te ostatnie 3 lata, ale coś wprowadzi coś dobrego, pozytywnego. Mamy wiele rzeczy do zrobienia, na pewno. W tej chwili Związek Płatanam to nie jest organizacja, która liczy się jak to się gada, na podwórku. Jesteśmy organizacją liczącą się już tym razem w ogóle tutaj w Polonii. Ustępujący prezes Gędek potrafił w jakiś sposób wprowadzić i upomnieć się o to, aby Związek Płatanam nie był kolorem, ale reprezentował pewną grupę ludzi. Był na zjeździe Polonii, był na zjeździe kongresu, a więc jest ta organizacja, pokazuje się i wierzę w to, że ten 20 Sejm będzie Sejmem dobrym. Jak na razie jest, tylko spokojnie w porównaniu z Sejmami, które kiedyś i tam bywały, to jest bardzo dobrze i wierzę, że tak bardzo dobrze się zakończy. Samo to właśnie, że potrafimy istnieć tak długo, istniejemy, świadczy o tym, że ta grupa jest żywotną grupą, że ta grupa jest, była i będzie i świadczy to o tym choćby nasza młodzieży i dzieci, które nam tak zazdrosną inne organizacje, idąc tu do organizacji innych, polonijnych, nie wymieniając nawet, to my jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko w pozytywnej tego słowa znaczeniu, bo mamy bardzo dużo dzieci i młodzieży. Jeżeli ja tak mam z 10, jedna osoba potrafi zostać przy naszej organizacji, to już jest bardzo dużo. I to cieszy, no i w tej krótkiej przecież stosunkowo historii Stanów Zjednoczonych, ta historia 85 lat, a ta za niedługo będzie ta 90, to świadczy o tym, że jednak jesteśmy wielką historią tego kraju tak samo. My jesteśmy tu potęgą, bardzo dużą. To, co rzeczywiście potrafili zbudować nasi pradziadowie, ten nasz statut, który był opracowany 85 lat temu, który jest dziś aktualny, świadczy o tym, że byli ludzie mądrzy, że są ludzie mądrzy, wiedzą, co chcą i wiedzą, na czym się opierać. I to cieszy i to raduje. No i Panie Boże, daj sobie właśnie taką opinię kiedyś o Związku Płatanam za następne lat 50 mogła się powtórzyć.